Wi-Fi Calling to nowa usługa operatorska, która udostępni użytkownikom smartfonów możliwość dzwonienia po prostu z hotspotów. Zatem jest to wyjątkowo dobra możliwość dla podróżnych, którzy nie chcą korzystać z roamingu, bo aż 88% osób podróżujących, których Ericsson przepytał w swoim raporcie, nie chce korzystać z roamingu i szuka w swojej najbliższej okolicy właśnie sieci Wi-Fi. Ci sami przepytani przez Ericssona podróżni stwierdzili, że chętnie korzystaliby z telefonów, czyli z połączeń głosowych w ramach Wi-Fi, gdyby tylko mogli. Zaś dotychczas mamy możliwość w hotspocie korzystania z różnego rodzaju aplikacji lub też zwyczajnie podróżując wyłączamy telefon. Aż 23% spośród nas podróżując gdzieś po świecie wyłącza telefon po to, aby nie narażać się na koszty roamingowe. Wi-Fi Calling ma dla podróżnych tę zaletę, że nie wymaga specjalnej aplikacji i jeżeli tylko znajdziemy się w zasięgu hotspotu, możemy spokojnie zadzwonić i połączyć się z rodziną. Zaletą jeszcze Wi-Fi Calling dla tych, którzy mają słaby zasięg w domu, jest to, że mogą właśnie zwiększyć możliwość jakości połączeń w domu poprzez stworzenie własnego hotspotu i za pomocą Wi-Fi Calling mogą dzwonić i z piwnicy, albo i ze środka domu, czy z łazienki, podczas gdy wcześniej musieli wystawiać rękę za okno. Zatem Wi-Fi Calling jest dobrym rozwiązaniem, jeszcze niedostępnym w Polsce, ale już takim, które jest znane w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii.